Siódmy Kongres Przyszłości Warmii i Mazur. Czasy są niepewne, dlatego niezwykle istotne jest inwestowanie w armię. Jest ze mną pan generał Wojciech Ziółkowski, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej stacjonującej w Olsztynie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No właśnie, inwestowanie w armię. Co chwila docierają do nas przekazy o dostarczeniu nowego sprzętu do 16. Dywizji, ale ogólnie też do całej armii. Jaki sprzęt 16. Dywizja otrzymała w ciągu ostatnich miesięcy? 16. Dywizja Zmechanizowana intensywnie modernizuje się. Ten proces trwa już od kilku lat. W ostatnim czasie batalion dowodzenia otrzymał nowoczesne wozy dowodzenia na podwoziu KTOR-Somak. To są bardzo nowoczesne wozy, które zabezpieczają funkcjonowanie dowództwa 16. Dywizji Zmechanizowanej. W grudniu ubiegłego roku otrzymaliśmy pierwsze egzemplarze czołgów K2, które trafiły w pierwszej kolejności do 20. Brygady Zmechanizowanej, konkretnie do Morąga. Żołnierze mieli okazję już przetestować ten sprzęt wojskowy na poligonach. Odbyły się pierwsze strzelania i bardzo dobrze ten sprzęt oceniają. Kolejny sprzęt, który otrzymaliśmy, to są armatohaubice K9, które w pierwszej kolejności trafiły do pierwszej brygady artylerii, do Węgorzewa. Również jesteśmy po pierwszych strzelaniach z tych armatohaubic. Praktycznie one są podobne do Krabów, także żołnierze bez problemu przesiedli się na ten nowy sprzęt. Pierwsze strzelania zostały zrealizowane na poligonie w Toruniu, kolejne na Bemowie Piskim, a ostatnio ten sprzęt brał udział w ćwiczeniu Anaconda. Jeżeli chodzi o proces modernizacji technicznej, otrzymaliśmy również MRAP-y, które są sprawdzone w boju, przede wszystkim w Afganistanie. Trafiły one do pododdziałów ochrony, ale również do pododdziałów rozpoznawczych. Jeżeli chodzi o przyszłość, to w dniu wczorajszym byliśmy świadkami pierwszych egzemplarzy HIMARS-ów, które trafiły do naszego kraju i w pierwszej kolejności trafią właśnie one do pierwszej brygady artylerii. Do implementacji tego sprzętu przygotowaliśmy się już od dłuższego czasu, szkoląc załogi właśnie w Stanach Zjednoczonych, zarówno w siłach zbrojnych, jak i również w firmie, która produkuje ten sprzęt wojskowy. Praktycznie dywizjon jest w gotowości do przyjęcia tych HIMARS-ów, także będą napływy kolejnych, a pierwsze strzelania zaplanowane są na koniec lipca bieżącego roku. Kolejny sprzęt, który ma trafić do 16. Dywizji, to jest również mała Narew, która zasili 15. Pułk Przeciwlotniczy. Też w tej chwili trwają przygotowania do tego sprzętu wojskowego, przyjęcia tego sprzętu wojskowego, a 15. Brygada Zmechanizowana w tym roku jeszcze powinna otrzymać 4 egzemplarze bojowych wozów piechoty Borsuk produkcji krajowej. Mieliśmy również możliwość testowania tych wozów na poligonie w Orzeszu i również żołnierze bardzo dobrze oceniają ten sprzęt. No dokładnie, bo samo dostarczenie sprzętu to jedno, a drugie to wyszkolenie odpowiednie żołnierzy, żeby odpowiednio z niego korzystali. Jak wygląda ten proces? Znaczy, jeżeli chodzi o pierwsze egzemplarze sprzętu, które otrzymaliśmy z Korei czy Stanów Zjednoczonych, pierwsze załogi były szkolone właśnie w tych państwach, natomiast kolejne szkolimy już tutaj w kraju. I tak na przykład, jeżeli chodzi o czołgi K2, w tej chwili realizowany jest kurs 20. Brygadzie Zmechanizowanej przygotowujące kolejne załogi do przyjęcia kolejnych egzemplarzy sprzętu wojskowego. Także staramy się, aby w momencie przyjścia tego sprzętu już tutaj do kraju personel był wyszkolony. No właśnie, 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana stacjonująca w Olsztynie znajduje się również na granicy Polski, na granicy Unii Europejskiej, na granicy NATO, tak można powiedzieć, więc musicie być szczególnie przygotowani w tych niepewnych czasach. Tak, praktycznie od prawie 2 lat realizujemy zadania na granicy wsparcia Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej. Praktycznie codziennie mamy do czynienia z tym, że są podejmowane próby przekroczenia tej granicy przez migrantów. Także tutaj żołnierze współpracują w przeciwdziałaniu tym próbom ze Strażą Graniczną. Praktycznie tam realizowaliśmy zadania od pierwszych dni, kiedy jeszcze nie było tej bariery. Mieliśmy do czynienia z dużymi grupami, które siłą starały się przekroczyć naszą granicę. W tej chwili mamy już barierę. Barierę stałą, barierę elektroniczną, która w znacznym stopniu wspomaga właśnie proces ochrony granicy. Natomiast na pewno była to ciekawa szkoła dla żołnierzy 16. Dywizji, przede wszystkim w zakresie logistyki, zabezpieczenia logistycznego, bo praktycznie wjechaliśmy w teren, gdzie nie było naszych sił. Czego państwu życzyć w tych czasach? Na pewno wszystkim trzeba życzyć pokoju,
ale żeby był pokój, trzeba się przygotowywać do wojny. I to my robimy jako 16. Dywizja Zmechanizowana, budując swój potencjał zarówno osobowy, jak i modernizując sprzęt wojskowy. Właśnie tego Państwu życzę, wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę. Dziękuję.